Witam Państwa na kolejnym odcinku. Dzisiejszy temat i treść tego filmu będzie polegała na tym, na odpowiedzi na pytania widzów. One brzmiały mniej więcej tak. Jeżeli nie Chazaria, no to co? No bo kwestia tej Chazarii trochę wzbudziła pewne zainteresowanie, ponieważ ogólnie jest wiadomo, że ci, co tam robili tak zwane mordy na wschodzie, no to oni są Chazarami. No i pytanie, no i to było już powiedzmy wyjaśnione, że to nie chodzi o żadnych Chazarów, tylko nemrodystów. Ale zrobiono w ten sposób mit tak zwanego dobrego i złego nemrodysty. No dobra. Ale teraz, ponieważ ten widz spytał się, no a więc skąd my... A więc skąd oni się wzięli, ci nemrodyści w Rosji, nie? Jeżeli ich tam nie, jak Chazarów nie było, to kto był? No dobra. No to teraz mamy właśnie tą odpowiedź. Oni się wzięli z Polski. Do Polski przywędrowali z zachodu, no i z Polski wędrowali na wschód. Ale mamy sprawy kwestii rozbiorowych. A więc w kwestiach rozbiorów wiadomo, że jak rozbierało się Polskę na kawałki, no to w tym zaborze rosyjskim najpierw zabrano taki cały pas Smoleńszczyzny. No i tam też byli nemrodyści, a więc ich przewyeksmitowano na zachód Polski. Ten z powrotem wrzucono ich do Polski. Kiedy był drugi rozbiór, to ich też wrzucono z powrotem do Polski. I oni mieli tam jakąś granicę, gdzie nie mogli się zasiedlać. No dobrze. I w końcu, jak już te rozbory przeszły, no to oni w końcu się rozeszli docelowo po całej Rosji, gdzie trafili na Zakaukazie, Ukrainę, no wszędzie praktycznie, nawet na daleką Syberię. A więc to tutaj w ten sposób oni dotarli. I to byłaby taka odpowiedź krótka, że w ten sposób dotarli nemrodyści, linia rodowa Nemroda do Rosji. Ale to nie koniec. Najciekawsze jest z tego wszystkiego jest to, w jaki sposób tutaj, tuż przed rewolucją, bo był car sprzątnięty przez tak zwany rząd tymczasowy. Okazało się, że w tym rządzie tymczasowym było bardzo dużo nemrodystów i oni zadecydowali, żeby wpuścić zawodowych bolszewików, też nemrodystów. I tutaj jest bardzo ciekawa sytuacja, bardzo dobrze opisana, bo na przykład Trocki w Nowym Jorku, stamtąd pochodził, miał do dyspozycji apartament, limuzynę z kierowcą, no i sobie funkcjonował i przygotowywał przejęcie władzy. No i teraz on razem z ekipą, kiedy go wzięli, dostał rozkaz od swoich decydentów przejąć władzę, to rząd Kierińskiego w Rosji, to znaczy tak zwany rząd tymczasowy, on miał jedno zadanie do wykonania, tylko i wyłącznie jedno, po usunięciu cara od władzy. To był tak zwany rząd demokratyczny, no tak to można nazwać. Cara odsunął, no i co zrobił? Przede wszystkim jeden cel, jaki miał, to tylko wpuścić właśnie zawodowych bolszewików, czyli nemrodystów, pod sztandarem bolszewizmu. I on wpuścił Lenina, Trockiego i całą ekipę zawodowych bolszewików. Ich było dokładnie 367 aktywistów szkolonych na Zachodzie i w Ameryce. Oni nawet kiepsko po rosyjsku mówili. Ich szło wyczaić, że oni za bardzo po rosyjsku też nie umieli powiedzieć. Właśnie ci tak zwani bolszewicy, komuniści i tak dalej. I co było ciekawe, czyli mamy tego Trockiego w Nowym Jorku, bo tą historię my tutaj prześledzimy w miarę dokładnie, bo to jest taki bardzo istotny szczegół. On wraz z swoją ekipą miał wsiąść w Kanadzie na statek w porcie Halifax. No dobrze. Ale, no wiadomo, jak to wszystkie te konstable policyjne w Kanadzie, oni zauważyli, co to za typy się tutaj kręcą i co to za jakaś ekipa z walizami zasuwa. Zresztą taka mała mieścina w tamtych czasach, a więc to nie był problem wyczaić, że to jacyś podejrzane typy. No to jak to ich wzięto, aresztowano. Wsadzili ich do pudła i co przy nich znaleźli? To jest odnotowane w dokumentach. 10 000 dolarów w złocie. W
Wiecie, to jest kosmos, kosmos kasa na tamte czasy. Ale ona po co była potrzebna? No właśnie, na działalność bolszewicką. No i dobra. Oni trochę siedzą i później zaczyna się działanie różnych loż amerykańskich, które wpłynęły na władzę w Kanadzie, które wypuściły ich, wsiedli na statek, popłynęli do Rosji. Pamiętajmy, że tutaj też takim trampoliną do Rosji to przecież były też Finlandia, bo ona też należała do carów przed Rosją, a więc w ten sposób, załóżmy, jak statek nie musiał specjalnie płynąć do Sankt Petersburga, mógł wylądować w Helsinkach. A oni się już, powiedzmy, dostali do Rosji. Ale w ten sposób Trocki, jego ekipa, czyli grupa, to jest taka jedna jedyna, znaczy nie jedna jedyna, tylko jedna z wielu grup nemrodystów wparowała do Rosji i robiła rewolucję. I oni ją tutaj robili. Wiemy tutaj z historii, jak ją tą rewolucję robili. No i w końcu zwyciężyli. Ale do tego jeszcze, żeby oni zwyciężyć, to jeszcze musieli mieć parę czynników, które im bardzo przeszkadzały. Co im bardzo przeszkadzało? I praktycznie dążeniem wszystkich nemrodystów to było o to, żeby ta młoda Polska przestała istnieć, która powstała w 1918 roku. Powstanie tego rządu polskiego i słuchajcie, i się dzieje rzecz zadziwiająca, wręcz szokująca. Nagle, mając na plecach Denikina i jakichś tam innych generałów dawnej Rosji carskiej, która walczyła z rewolucją, i nagle pojawia się taki czynnik jak Polska i oni wysyłają wojska na zachód, czyli ta słynna wojna bolszewicka. Niby ledwo jeszcze rewolucja, załóżmy 17 rok, czyli niecałe 3 lata, a oni już idą do szturmu. Zwróćmy uwagę, jaki to był wysiłek logistyczny, nagle zmontować armię. W czasach cara był problem karabinów, sprzętu wojskowego, ponieważ w miarę wojny armia się zużywała. Zużywały się karabiny, karabiny maszynowe i inne działa i tak dalej. Trzeba było to produkować, a przemysł nie był wydolny. I nagle czary mary, powstaje armia bolszewicka, która jedzie na Warszawę. Wycieczka. I nagle tutaj ledwo państwo polskie powstało, a tu nagle jazda tak zwanych bolszewików, czyli to jest armia nemrodyczna. Wykorzystano oczywiście zwykłych Rosjan, zagoniono do wojska, wymówiono im tam i tak dalej, tak zwane słynne trzy tezy Lenina, że pokój światu, wojna, raczej pokój światu, ziemia chłopom i jakoś tam powiedzmy jeszcze trzeci, już nie pamiętam, kiedyś się nawet swojego czasu uczyłem w Moskwie właśnie tych trzech tez Lenina, ale w ten sposób to jakby trampolina, żeby zagonić Rosjan do armii, żeby uwierzyli w nowy system. Blef, ale mniejsza o to, uwierzyli. Poszli tam do wojska, sterowani przez nemrodystów i ruszyła ta nawała, powiedzmy, na Warszawę. I Warszawa się obroniła, Polska się obroniła, ale najciekawszy jest jeszcze element. Ta armia polska była tak sprytnie zarządzana, bardzo mądrze, że mogła nawet już zdusić tą kluczową armię, którą wysłano na polski front. Zaatakowano Polskę. Można było ją okrążyć i zniszczyć. Wtedy armie białogwardzistów by zdusiły rewolucję w morzu krwi. Ale stało się znów czary mary. Okazuje się, że Piłsudski dogadał się z Leninem. I okrążenie armii tych radzieckich po wojnie bolszewickiej zostało niedokończone, zatrzymane. Zawarto pokój, momentalnie dogadali się i można było armię radzieckie przerzucić na Denikina i w ten sposób skończyć rewolucję. Czyli tak naprawdę decyzją Piłsudskiego zatrzymano likwidację, zatrzymano powstanie, załóżmy, zatrzymano likwidację armii bolszewickiej, a to by spowodowało likwidację bolszewizmu, czyli wróciłby carat. Armia Denikina by szybko sobie poradziła. A więc to jest taki, właśnie taka historia, mało znana, ale też opisana. Możecie sobie Państwo to
poszukać w internecie. Jest to też dobrze opisane. I teraz co mamy dalej właśnie? Mamy wojnę bolszewicką. Dobrze, ale ten nasz bohater Trocki w końcu wpada w niełaskę, bo wiadomo, nemrodyści też się wybijają między sobą w walce o władzę, a więc ten Trocki musi uciekać do Meksyku, gdzie inni nemrodyści z NKWD zabijają go czekanem. A więc tak się kończy era Trockiego, który miał w Nowym Jorku limuzynę, kierowcę i potężny apartament. No, już oczywiście ja nie dyskutuję nad tym, kto dawał pieniądze po to, żeby właśnie taki Trocki mógł finansować, ale już mogę powiedzieć, że to dawała mu pieniądze bankowa wielka nierządnica. Bo ona miała zapanować nad całym światem, a więc musiała zlikwidować zbuntowany, niechcący zmian, niechcący jedności świata rząd rosyjski z carem na czele. Taka właśnie była historia i w ten sposób to funkcjonowało już później jako władza radziecka. Natomiast już skąd oni się wzięli i tak dalej? Oni się właśnie wzięli z tej historii, którą mniej więcej tutaj częściowo, fragmentarycznie opowiedziałem, ale co jest jeszcze ciekawszego? Żeby ta władza już funkcjonowała, to musiały być tak zwane czystki etniczne. No i wiecie, od jakiej narodowości rozpoczęły się czystki etniczne? Od narodowości polskiej, która zamieszkiwała Związek Radziecki. Rozkazem Jeżowa, który też był nemrodystą, oni się tam wszyscy wymieniali, jeden drugiego zabijał, który tam następny i tak dalej. Stalin, no właśnie ten Dżugaszwili, Judaszwili. To właśnie on tam czyścił wszystkich, no i w końcu sam został też wyczyszczony, ale dopiero po wojnie, w 1953 roku. Oni się tam czyścili, no wymieniali się na zasadzie rękawiczek. Nie tylko ten akurat długo został, ale w końcu go załatwili też inni. No ale już mniejsza o to. To są właśnie struktury i walka o władzę. Co było ciekawe, rozkaz Jeżowa, 1937 rok, wybijano Polaków. To była pierwsza czystka etniczna. Zginęło 111 tysięcy Polaków, a 266 tysięcy wypędzono na Syberię. To był pierwszy taki, tak zwana czystka etniczna. Było jeszcze inne czystki z różnymi innymi narodowościami, ale jeżeli mówimy tutaj o Polsce, skąd się wzięli nemrodyści, jak funkcjonowali, to trzeba o tym powiedzieć. Rozkaz Jeżowa. 1937 rok. I to właśnie, później wiadomo, była wojna, był Katyń. Po wojnie, jak już rozpędzono, albo wymordowano inteligencję, wymordowano i rozpędzono po całym świecie inteligencję, no to ta cała ekipa nemrodystów ze wschodu przyjechała tutaj do Polski i rządzi do dzisiaj. A więc na 10 milionach zabitych Polaków można było ustanowić nemrodyczną władzę w Polsce. A więc no, siłą rzeczy możecie sobie wyobrazić, kim są obecni panujący. To są dzieci tych, którzy, można powiedzieć, wybijali pośrednio, bezpośrednio, bo wiadomo, Służba Bezpieczeństwa, NKWD swoje robiły. Były obławy augustowskie, były obozy i tak dalej. To, czy ten miał ten nemrodysta mundur taki czy taki, to nie miało większego znaczenia. Oni wszyscy wiedzieli, kogo mają mordować. I dlatego właśnie ta władza funkcjonuje do dzisiaj. I co powiem na zakończenie tego filmu? Powiem to, że ta wielka nierządnica, która jest gdzie te narzędzia nemrodyczne funkcjonowały i mordowały tych Polaków przez całe dziesięciolecia, ta wielka nierządnica zostanie wybita, znaczy zostanie zniszczona, system bankowy zostanie zniszczony, to ta cała wielka wartość dzisiejsza, te nieograniczone pieniądze przestaną istnieć w okamgnieniu, jak mówi ostatnia Księga Objawienia, a docelowo żaden nemrodysta nie przeżyje Armagedonu, ponieważ pochodzi z linii rodowej Nemroda. A tak właśnie mówi, i to przedstawiłem w jednym z filmów, linia rodowa Nemroda. Taki jest jej los, taki jest koniec. Obecnie funkcjonują, są bardzo silni, stanowią elementy bestii, jak i wielkiej nierządnicy, ale docelowo przestaną istnieć i nigdy się nie odrodzą. To tyle. Z Wrocławia, znad ogrodu
botanicznego Mariusz Szczytyński.